kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na stylówki, na wielkich projektantów. Będą te stylówki wzorowane albo inspirowane nowymi kolekcjami jesień-zima 2021-2022 domów mody Celine oraz Etro. Serdecznie zapraszam. Kochani, oczywiście na początek proszę Was bardzo o subskrybowanie mojego kanału, wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, będziecie dostawać wiadomości o nowych filmach, a będzie dużo nowości, dalsi projektanci w planie, no i jeszcze dużo innych zapowiedzianych już wcześniej filmików, także warto będzie zasubskrybować, tak mi się wydaje. Bardzo Was zachęcam oraz do polubienia filmiku. Przechodźmy już dalej, kochani, bo jest bardzo dużo rzeczy i powiem Wam, że jest bardzo ciepło, a dzisiejsze stylówki są typowo takie właśnie jesienno-zimowe. To są tacy projektanci, którzy dość takie praktyczne i faktycznie, no, można powiedzieć, że zimowo-jesienne te stylówki robią, bo czasem się zdarza, że te niektóre domy mody, te zimowe kolekcje mają takie prawie jak letnie, co no po prostu w naszym klimacie by się nie sprawdziło, ale tutaj będą bardzo ciepłe rzeczy, także już teraz się cieszę, bo fajne stylówki wydaje mi się, że są, ale właśnie bardzo gorąco, więc jestem już trochę taka zmęczona tym mierzeniem i tym, wiecie, tym nagrywaniem, bo naprawdę dużo ciepłych ubrań musiałam przymierzyć, włożyć na siebie, dlatego teraz już wersja taka trochę bardziej rozletniona. Kochani, no i jako pierwszy pokażę Wam kolekcję Etro. Etro to jest, jak wiecie, jeśli oglądaliście mnie w zeszłym roku, jeden z moich ulubionych domów mody, bo kocham ich tkanin. Oni mają przepiękne wzory tkanin, przepiękną jakość tkanin i trochę te kolekcje ich są takie zahaczające o etno, o boho styl, który uwielbiam. Bardzo dużo mają właśnie takich kolorowych, pięknych tkanin, wzornictwo jest przepiękne. Także no naprawdę bardzo, bardzo inspiruje mnie to i jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czym się inspiruje w moich filmikach, to zobaczcie zaraz kolekcję Etro i możecie się przekonać, że o ile ich pewnie inspiruje sztuka, piękne wschodnie tkaniny, w ogóle ludowe tkaniny, ale także właśnie sztuka sama w sobie, jakby malarstwo i sztuka użytkowa, no to jest właśnie też moja pasja, dlatego tak bardzo podoba mi się ich kolekcja. No i zobaczcie tutaj przebitki z ich kolekcji właśnie, z tegorocznego pokazu. Popatrzcie sobie tutaj, pokażę Wam takie piękne właśnie, na przykład w spodniach i w kurtkach tkaniny, takie trochę dywanowe, trochę kilimowe jakby. No to jest coś, co ja po prostu kocham, uwielbiam takie wzory, takie kolory i najchętniej bym tylko taki styl nosiła. Ale oczywiście tak nie jest, noszę różne style, bo bym się szybko znudziła, ale zobaczcie, przepiękne kolory, takie tutaj jest dużo tych ziemistych, takich żółtych, brązów, ale też połączenia z błękitem, z niebieskim, takim nasyconym, dużo jasnych kolorów, ale są też stroje w takich zgaszonych barwach, w takich właśnie bardziej w czerń, bardziej stonowanych, no naprawdę jest tu bardzo dużo fajnych inspiracji i wiele strojów mi się bardzo podobało, no i wybrałam trzy, właściwie cztery nawet stroje, właściwie trzy stroje takie kompletne, którymi się zainspirowałam już tak bardziej szczegółowo, natomiast jedna stylówka to będzie taka bardziej luźna, bardziej inspirowana właśnie frędzlami, które się tu dużo pojawiały w Etro, inspirowana w ogóle stylem boho i kolorystyką, może bardziej tej kolekcji niż jakimś konkretnym strojem. No to zaczynajmy. No i moi drodzy, pierwsza rzecz, to już właśnie zapowiadałam, pokazując Wam tą rzecz w holu, że będzie to inspirowane właśnie jednym projektantem. No i właśnie to jest Etro. To jest ten sweter, który kupiłam za kilka złotych na wagę, Apricot, z wiskozy głównie. To jest taka sukienko-sweter właściwie, taki sukienko-sweter. I ma wzór bardzo, bardzo zbliżony i kolorystycznie, i stylowo jakby, do takiej pewnej stylówki Etro. Zobaczcie, tam pokażę Wam na ekranie. Tam mają sweter trochę taki z poduszkami na ramionach i on ma prawie, no naprawdę, bardzo, bardzo podobną stylistykę do tego swetra. I tam do tego są takie spodnie wąskie z lampasami, bardzo wysokie buty. Przefajna stylówka, bardzo mi się podoba taki styl, trochę jeździecki, inspirowany z jednej strony takim właśnie stylem jeździeckim, z drugiej strony właśnie taki fajny wzór.
Oczywiście wiem, że to nie wszystkim się musi podobać, ale ja bardzo lubię takie zestawienia i takie wzory właśnie trochę jakby tutaj może barokowo nawet inspirowane, takie kwiaty, taka, nie wiem jak to nawet nazwać. Taki wzór po prostu, jaki się czasem na tych, wiecie, materiałach takich obiciowych stosuje. No i zobaczcie, i moja wersja jest taka. Zrezygnowałam tutaj ze spodni w pierwszej wersji, zostawiłam sukienkę po prostu z rajstopami, które są w takie bardzo podobne wzory i też podobną stylówkę Wam pokazywałam, ale taką bardziej uproszczoną. Mają prawie identyczne wzory, zobaczycie zaraz zbliżenie zdjęciowe tych rajstop, też z lumpeksu oczywiście, nowiutkie rajstopy to były. No i do tego włożyłam sobie pasek, bo tam bardzo dużo pasków w tej kolekcji było i właśnie to były takie skórzane, szerokie pasy etno, takie boho, trochę z takimi klamrami ozdobnymi. Ja mam bardzo podobny pas. Naprawdę jest przepiękny ten pas, ma taką z kości jakby ozdobę na środku tej klamry. Klamra jest ręcznie zdobiona, no i jest to pleciony pasek ze skóry szeroki. No i do tego mam nowe buty, które zobaczycie niedługo w holu. Takie włoskie kozaki, przepiękna skóra. No i taka stylowa. Do tego można sobie wziąć torbę. Ja tutaj użyłam torby w tych dwóch kolorach dokładnie, które są na swetrze, czy na sukience. Torba jest taka pikowana, bardzo fajna też ze skóry włoskiej. No i według mnie super to uzupełnia, bo torba jest naprawdę w identycznym zestawieniu kolorów. Tutaj oni mieli bardzo dużo tych toreb z frędzlami. Ja żadnej nie posiadam, więc po prostu pokazuję wam taką, jaką mam, ale która będzie pasować do stylówy. No i taka jedna moja stylowa. Ciekawa jestem bardzo, co o niej sądzicie. To jest bardzo praktyczne. Ja uwielbiam takie sukienki i na pewno będę w tym chodzić w ten sposób. I to jest, jak chodzi o te stylówki, które zaraz zobaczycie drugą, to na pewno ta jest bardziej praktyczna dla mnie, prostsza, bardziej bezproblemowa i wygodna. Bardzo wygodna przede wszystkim. No i kochani, nie koniec, bo druga stylówka będzie bardziej podobna do oryginału i użyłam do niej spodni skórzanych, dokładnie tych spodni, które tutaj wiszą. Spodnie są, to są takie moje spodnie za 2 złote kupione, trochę je przerabiałam i wiecie co, z jedną nawet z panią się umawiałam, że być może jej je osprzedam, ale zaczęłam używać je w stylówkach i niestety ta skóra jest już trochę stara i zaczyna się miejscami pruć na szwach. Już 2 razy to naprawiałam, więc po prostu nie sprzedam tych spodni, bo obawiam się, że po 1-2 noszeniach może się takie coś dziać i no nie chciałabym potem, żeby to źle wyglądało, że odsprzedaję coś, co po prostu może się za chwilę po prostu rozlecieć, nie wiem, może ze starości. Ta skóra jest też bardzo delikatna i cienka, więc no po prostu obawiam się, że to są takie spodnie bardziej do stylówek niż do takiego praktycznego chodzenia, bo zaczną się rozpruwać tutaj przy zamku, zaczęły szew puszczać i no i to już jest któryś raz, więc no wiecie. Dobra, ale tymczasem przechodzę do stylówy. Znowu te buty jakby na wierzch założone tych spodni, do tego też na wierzch spodni pas i tym razem ta sukienka jest jako sweter do środka użyta. Trochę jest długa jak na wsadzanie do środka, ale jest bardzo cienki ten sweter. Ma taki delikatny materiał, więc można to tam tak poukładać, żeby to ładnie wyglądało w spodniach. Nie robi się jakiś wałek z tego. No i tak, znowu jakaś torba i tutaj na przykład może też być moja torba Ferragamo, która ma bardzo podobną skórę do tych butów. No i jest ekstra, naprawdę jest super i obydwie te stylówki są super i są podobne według mnie do oryginału, bardzo. No i są też bardzo jakościowe, bo to są wszystko materiały naturalne, skóry najlepszej jakości i ten sweter też naprawdę jest bardzo, bardzo wysokiej jakości, także myślę, że to wiele nie odstaje, oczywiście nie będę konkurować z Etro, ale no wiecie. Kochani, następna stylówa i tutaj nawiążę do wzorów, tam była taka stylówka z żółtymi takimi spodniami, jakby z takiego materiału właśnie etnicznego trochę i w ogóle taka żółtawa była ta stylówka, tam był w jednej stylówce, był, właściwie to są dwie stylówki, w jednej był taki żółty golf, wąski, a w drugiej był taki szerszy, bardziej luźniejszy, sportowy sweter, bardziej nowoczesny, no i tutaj u mnie jest takie pół na pół, bo spodnie użyłam takie wąskie, ale też właśnie w takie piękne wzory, to są aksamitne spodnie z wiskozy i jedwabiu. Bardzo lubię te spodnie, bo one są super wygodne i cieplusieńkie na zimę, taki fajny aksamit. Mają piękne, właśnie takie podobne trochę wzory w stylu, piękne kolory i do tego ten mój żółty, śliczny sweter, który też niedawno kupiłam, jak wiecie, jeśli mnie oglądacie. Taki właśnie oversize, do tego pasek, tym razem włożyłam pasek skórzano-zamszowy, taki brązowy.
żeby pasował do stylówki i buty też nowe, też jeszcze nie pokazywane, w takim kolorze bardzo zbliżonym do spodni z zamszu lateralnego. No, no i do tego można sobie fajne torebki podobierać. Ja tutaj zrobiłam Wam stylówki z dwoma różnymi torebkami, także możecie sobie porównać, która się Wam bardziej podoba. Może któraś jest bardziej w Waszym guście. W każdym razie bardzo, bardzo fajna kolorystyka jest tego stroju i tam kilka strojów było w takich kolorach i wszystkim się bardzo podobały, ale oczywiście ja tu dobrałam swoją wersję z tymi rzeczami, które mam, które mi tak jakby pasują do tego stylu. Moi drodzy, idę dalej. W takim razie kolejna stylówka, to będzie stylówka, zobaczcie tu, oryginał. Taka z takim jasnym swetrem, on ma jakieś takie etniczne wzory na plecach. No oczywiście ja nie mam swetra etro i nie mam takich wzorów na plecach. Natomiast użyłam swetra z H&M, też prześlicznego swetra, który kupiłam w zeszłym roku za chyba dwie dyszki w Lumpeksie. To jest H&M Alpaka Blend, czyli taki sweter z alpaką, bardzo oversize'owy. Tam właściwie ten sweter jest użyty jako sukienka taka do rajstop jasnych i do wysokich kozaków nad kolano. Ja tu użyłam tego swetra do takich, ponieważ on nie jest aż tak długi, nie jest tak przed kolana jak u nich, tylko jest długi, ale no jednak jako sama sukienka nie wystarczy. Użyłam jasnych rajstop z kaszmirem i takie spódnico, spodni w zwierzęcy wzorek. Też dużo u etro tych zwierzęcych wzorków było tam. I użyłam tego, no i kozaki takie do kolan. Ja za kolano nie mam, ale do kolan mam, więc też takie kozaki, kociaki. No i to jest takie mięciuśkie, przyjemne. Ten sweterek naprawdę jest mega superowy. Bardzo, bardzo ciepły, naprawdę. No i zobaczycie jeszcze ten sweterek dzisiaj w innych stylówkach, ale tymczasem właśnie w tej stylówie. No i jestem też bardzo ciekawa, jak się Wam to podoba. Inspirowałam się tamtą, ale tak luźno się inspirowałam. No i widzicie, trochę jest podobne, styl swetra jest bardzo podobny i dobór tych dodatków, właśnie buty wysokie i wąski dół. No także taka moja wersja. No i moi drodzy, teraz przechodzę do kolejnej stylówki i następna stylówka jest ze spódnicą. I to jest właśnie ta stylówka taka bardziej inspirowana kolekcją niż jakąś konkretną stylizacją. Taka spódnica zamszowa z zeszłego roku, z zeszłego sezonu zimowego z zakupów. Naprawdę świetna, vintage spódniczka Danier z taką super tutaj, taka jakby kopertowa, z takimi super frędzlami. No i właśnie te frędzle są tutaj inspiracją od etro. Do niej znowu te kozaczki zamszowe, bo one się tu prawie że zlewają z tą spódnicą. No i zrobiłam jedną stylówkę taką dla Was z płaszczykiem, po prostu taki, przepraszam, z taką kurtką właśnie, w takie wzory w stylu etro. Już ta kurtka kiedyś dawno temu była u mnie w jakiejś stylówce. No i tutaj po prostu dobrałam ją, bo ona ma też w sobie takie miejsca z takim złocistym wzorem. Tutaj ona, u niej dominuje taki rudoczerwony kolor, ale ma też takie miejsce z takim złocistym wzorem właśnie. Takie żółcienie są w niej i to właśnie ta spódnica jakby nawiązuje tutaj do tej kurtki w tym przypadku. No i oczywiście do tego pasek zamszowy też dobrałam, bo tu dużo pasków u nich było. Kochani, no i to jest taka moja wersja, najbardziej taka skromna, natomiast jeszcze wybrałam drugą wersję, która jeszcze bardziej nawiązuje do stylu etro i do tej spódnicy sobie, już tutaj muszę się, przepraszam, do tej spódnicy sobie dobrałam taki golfik we wzory i ten wzor, to są też takie wzory jakby trochę właśnie kilimowe, dywanowe, tapetowe może, on jest bardzo fajny, cieniusieńki z wiskozy taki. Taka blusko-golfik bardziej. Te wzory mi tutaj właśnie też pasowały tutaj do ich stylu. No i włożyłam to do tej spódnicy, to już takie na bogato trochę. A jeszcze, żeby było bardziej wzorowo i bardziej etno, bardziej boho, to taki sweter we wzory. On ma prawie takie same kolory jak ten golfik, zauważcie. Tutaj się pokrywają bardzo dużo te kolory właśnie i różowy, i taki pomarańcz, i taki kremowy, i czarny. No można powiedzieć, że ten golfik ma w sobie wszystkie kolory tego swetra, dosłownie. Tylko inne wzory.
No i włożyłam sobie ten golfik pod tą spódnicę i tutaj zobaczcie, ten sweter narzucony jako taka narzutka, a tych właśnie tych narzutek, takich płaszczów w etro było bardzo dużo w kolekcji, takich powiewających, spiętych pasami. Ja tu nie spięłam go pasem, bo spięłam pasem spódnicę, ale bardzo fajnie by też wyglądało, jakby go spiąć. Zrobiłam tu nawet taką przebitkę, tylko że wiecie co, trochę za grubo się już czułam, już taka naubierana się czułam przez to, że ten sweter jednak ma swoją objętość tutaj w pasie, więc jednak nie będę go spinać pasem, tylko po prostu on tak sobie luźno tutaj u mnie powiewa. Ja wolę taką wersję, gdzie to jest bardziej narzutką, taką peleryną niż warstwą taką spiętą pasem. Mniej wygodnie mi w tym po prostu było. No i jestem też bardzo ciekawa, co myślicie o stylówkach etro, czy się Wam podoba styl etro w ogóle. Bo ja kocham styl etro. Tak jak mówię, to jest jeden z moich takich trzech chyba ulubionych domów mody, gdzie zawsze zachwycają mnie i tkaniny po prostu. To jest takie wow, jak oglądam ich kolekcje, to prawie wszystko mi się podoba. Kochani, kolejny dom, dzisiejszy dom mody, to będzie Celine. I Celine w zeszłym roku miała bardzo piękną kolekcję, która strasznie mi się podobała, bardzo mocno inspirowaną latami 70. W tym roku trochę mniej mi się podoba ta kolekcja, już powiem dlaczego. Zobaczcie tu przebitki. Jedno, co mnie zirytowało trochę w ich pokazie, bo wiecie, te pokazy akurat przez pandemię w tym okresie były nagrywane wszystkie tak jako filmiki takie. I no niestety bardzo, bardzo fajne te filmiki, jakby wszystkie mi się podobają, natomiast jako filmiki, ale jako pokaz mody to dla mnie nie ma sensu, bo bardzo piękna sceneria, to jest nagrane w jakimś, szczerze mówiąc nawet nie sprawdziłam w jakim zamku, wybaczcie. Może sprawdzę, to Wam napiszę w komentarzach. W jakimś zamku z ogrodami. No przepiękna miejscowa, fajnie zrobiony filmik, fajne takie przebitki. Bardzo ładnie to wizualnie wszystko wyszło, fajne ciuchy, ale no po prostu słabo te ciuchy widać. Krótkie takie migawki, przebitki, gdzieś tu widać kawałek tego ciucha, tu coś widać kawałek, tutaj kawałek całości widać, tu jakieś tylko kawałek ramienia, no bardzo chaotycznie, jak chodzi o obejrzenie sobie tych ciuchów po prostu. Ja byłam trochę poirytowana oglądaniem tego z punktu widzenia tych stylizacji. Po prostu trochę mnie to zdenerwowało, że no nie mogę dobrze zobaczyć, bo co pokazali modelkę, to już była przebitka na coś innego, na jakiś pomnik, na kolejną twarz. I, no i to mnie trochę rozpraszało, po prostu mnie to rozpraszało. No ale abstrahując już od jakości pokazu, znaczy od, może nie od jakości, od stylu pokazu, to bardzo kolekcja inspirowana według mnie taką basicową modą francuską. Ja bym to określiła naprawdę, jak ubierają się Francuzki. Taki nawet powiedziałabym chwilami casualowy styl, trochę było eleganckich też kreacji, ale to był taki bardzo młodzieżowy pokaz, dużo właśnie było, dużo było takich stylówek, wręcz ulicznych, powiedziałabym, naprawdę. No i dużo było z jeansami, takimi typowymi mom jeansami czy boyfriendami, z żakietami oversize'owymi, dużo, dużo fajnych stylówek, ale takich codziennych. I powiedziałabym, że właśnie to jest taka kwintesencja codziennego francuskiego stylu. Nie żadne wydumane kreacje, taki codzienny francuski styl z ulicy francuskiej. Jeżeli chcecie filmik o tym, jaki jest styl francuski i dlaczego francuski uchodzą za najelegantsze kobiety świata, co noszą, czego nie noszą, czego nigdy nie robią, to nagram Wam taki filmik, tylko piszcie, czy chcecie, bo jeżeli Was ten temat nie interesuje, to też jest ok, ja mam bardzo dużo tematów do zrobienia, ale jeżeli by Was interesowało, to koniecznie napiszcie, czy chcecie taki filmik, oczywiście ze stylówkami z second handu. Tymczasem przechodzę już do stylizacji i właśnie pierwsza stylówka, tutaj Wam się pokaże przebitka, modelka ma na sobie oversize'owy żakiet w taką jodełkę, wełniany, brązowy. Mam prawie identyczną marynarkę, zaraz zobaczycie. Jeansy, taki crop top i mocne buty, takie traperowe, czy też kowbojki to są. Ciężko właśnie, przez to, że te migawki są takie krótkie, ciężko to zobaczyć. Moi drodzy, moja marynarka jest przepiękna, w zeszłym roku kupiona w Lumpeksie, to jest męska w ogóle marynarka, Cedarwood Small, ale właśnie z wełny w taką jodełkę, bardzo mi się spodobała, bo ja lubię styl angielski i ma takie nawet podobne jak tamta na modelce, takie tutaj na łokciach naszywki w stylu angielskim i jest oversize'owa, na mnie to jest po prostu jak oversize'owa marynarka i włożyłam to do jasnych, do tych jeansów, które mam na sobie zresztą, do takich właśnie jasnych mom jeansów, tak samo jak w stylówce. I ta modelka miała fajny taki żakiecik, ta modelka miała fajną taką bluzeczkę crop topową, trochę nieregularną.
No i tutaj też moja nowa zdobycz, taki crop top trochę stanikowy, właśnie w bardzo modnym stylu. Też zobaczycie w holu niedługo. I do tego on jest taki biały, ale z takim lekkim beżowym rzucikiem jakby pod spód. Do jeansów, do tego włożyłam pasek, tylko nie czarny jak u nich w stylówce, bo nie mam takiego grubego czarnego do spodni, a bardziej mi się nawet do tej marynarki taki brązowy podoba kolor. Ten właśnie, co mam na sobie. No i włożyłam sobie sztyblety takie szaro-czarno-brązowe. Ciężko określić kolor, bo moje kowbojki niestety nie weszły pod te spodnie. Jednak dół tych spodni jest za wąski i niestety to są takie prawdziwe kowbojki i nie zmieściły mi się po prostu w spód spodni. Więc inne buty, ale moim zdaniem stylówka jest naprawdę dość podobna. Sami piszcie, czy uważacie, że jest podobna. Uważam, że wyszła podobnie i bardzo fajna, wygodna. Oczywiście, że ja bym w zimie nie ubrała takiej bluzki do tego, tylko po prostu włożyłabym sobie jakiś podkoszulek, taki jerseyowy, fajny, jakąś bluzeczkę taką pewnie w kolorze czy niebieskim, czy granatowym, może granatową właśnie, czy beżowym, czy jakiś golfik taki fajny, milutki, też by fajnie tutaj pasował. Nawet ten golfik w te wzory, moim zdaniem, może trochę byłoby, tu się za dużo działo, ale jakby był gładki, to na przykład kremowy, to też by super to wyglądało, albo po prostu zwykły t-shirt, ale nie z odkrytym brzuchem, no bo to jednak zima, więc no tutaj jakby dla mnie ten moment jest taki może imprezowy. Na imprezę to tak, owszem, ale tak do chodzenia, no to bym sobie włożyła inny spód do tego, ale ogólnie stylówka mi się bardzo spodobała, dlatego właśnie ją Wam robię. No i idziemy dalej, moi drodzy. Kolejna stylówka to moim zdaniem chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych przez Was, bo już nawet jakieś tam osoby mi pisały, że czekają na stylówkę z tą rzeczą. I to jest ten płaszcz rybaka tak zwany. Ten płaszcz z taką półpelerynką. Kochani, świetny, z taką właśnie podpinką jakby, znaczy to nie jest podpinka, bo to nie jest odpinane, ale od spodu jest takie fajne ocieplenie misiowe, tu mamy nawet polar i właśnie jest nieprzemakalny z pelerynką, mega mi się spodobał. Mimo, że koszt wyszedł chyba około 30 zł wtedy, ale tak mi się to spodobał ten styl, że go wzięłam. No i zobaczcie, tutaj Celine ma bardzo, bardzo podobny płaszczyk użyty. Też właśnie taki brązowy, z taką pelerynką jakby. To jest włożone do właśnie takiego oversize'owego, jasnego swetra. U nich jest ten sweter bardziej beżowy. To jest ten sam sweter z H&M-u, ja tu włożyłam, co miałam wcześniej w stylówkach na Etro. No i do tego skórzane spodnie, bo zdaje mi się, że tam znowu były wysokie buty i rajstopy. Ja tu włożyłam skórzane leginsy i też wysokie buty czarne. No i właśnie, zobaczcie, taka stylowa. Mega mi się podoba. Super, na 100% będę właśnie tak chodzić, cieplusieńko. W ogóle jestem odporna na każdą pogodę w tym. No i bardzo, bardzo według mnie fajna stylowa, fajny styl i ten płaszcz jest tak praktyczny, tak ciepły i tak można się nim właśnie otulić. Wiecie co? Mega, naprawdę, mega. To jest chyba, jestem najbardziej zadowolona z tej inspiracji właśnie od Celine. Chociaż pewnie sama bym to podobnie wystylizowała, no ale sami zobaczcie, to dowodzi, że to jest naprawdę taki trochę street fashion, można by powiedzieć, tej kolekcji Celine. Taka rzecz, którą by można po prostu zwyczajnie studentka by mogła włożyć na wykłady. Albo do pubu. Kochani, jeszcze druga stylówka, bardzo podobna, tylko tutaj zrobiłam jakby taką już bardziej swoją wersję. Ten żółty sweter, chciałam się trochę ożywić bardziej. Te same spodnie, ale żółty sweter i kurtka też z tą kamizelką. Ona tutaj jest taka trochę krótsza od tego płaszcza, a trochę może ten płaszcz znowu był dłuższy niż tamten płaszcz u Celine, więc to jest coś pomiędzy. Taka kurtka też z pelerynką, bardzo podobny właśnie stylu, tylko do żółtego swetra. No i tutaj włożyłam sobie też tą torbę taką, która łączy te dwa odcienie. Czerń z tym takim beżowym brązem, takim szarawym brązem. Także to jest jakby kolejna wersja tej samej stylówy. No i kochani, piszcie koniecznie, która najbardziej się Wam podoba z tych stylówek. Czy Celine w ogóle ten styl się Wam podoba? No i ostatnia dzisiaj stylówa, właściwie ostatnie dwie stylówy, ale to jest jakby dwie wersje tej samej. Zobaczcie tam na przebitkach, stylówa z takim chanelowskim żakiecikiem z niebieskim, jeansami, bluzką w stylu takim retro, taką wiązaną i mocnymi butami. Taka trochę młodzieżowo, trochę, nie wiem jak to powiedzieć, trochę taka
buntowniczo-romantyczna stylówka. Teraz wiecie, na topie są te bluzki, wszystkie te rodzaje romantycznych bluzek i związaniami, z koronkami i tak dalej. No i ja tutaj właśnie specjalnie trochę odeszłam od wzorca Celine, bo mam taką prawie identyczną bluzkę, tylko że w takim bardziej łososiowym kolorze, związaniem pod szyją, ale postanowiłam użyć bardziej kolor, czyli to taka kremowa bluzka i u mnie jest taka wiktoriańska, taka z taką stójką i to jest taka projektancka, przepiękna bluzka z ślicznymi wykończeniami, przecudownie uszyta. Naprawdę jest mega i fajnie wygląda właśnie do jeansów, do mom jeansów. Właściwie do każdych jeansów wyglądałaby super, według mnie. Właśnie można powiedzieć, że jest mniej archaiczna przez to, że jest połączona z jeansami. No i moje mocne te buty od Tamaris i do tego włożyłam właśnie też chanelowski żakiecik, tylko to jest taka kurtka bardziej i w innej kolorystyce. Moja jest taka ożywiająca, malinowo-czerwona. Bardziej może też ma sportowy krój, nie jest już taka chic, ale jest taka bardziej na co dzień. Ale bardzo fajnie i też ta kolorystyka mi się podoba. No nie mam niebieskiej, ale pokazałam Wam właśnie z tym żakiecikiem takim czerwonym. No i druga moja taka wersja, którą pewnie ja bym jeszcze bardziej wybrała niż tą z czerwonym, bo podoba mi się bardzo połączenie takie angielski, tym razem tweed, nie francuski. I do tego samego stroju, który mam na sobie teraz, właśnie taki brązowy, angielski, tweedowy żakiet w krateczkę, w taką pepitkę. Jest krótszy, ale też fajnie wygląda według mnie. Ja lubię takie coś i bardzo mi się też podoba styl angielski. Także kochani, to była ostatnia stylowa z dzisiejszych inspiracji na Etro i Celine. Piszcie, co myślicie. Kochani, i oczywiście będą następne. Będzie Dior na pewno i będą też inne. Będzie na pewno też Armani. No już jest kilka kolekcji w kolejce, że tak powiem, bo naprawdę dużo było fajnych rzeczy w tym roku i będą te rzeczy wszystkie u mnie i piszcie, czy chcecie właśnie te stylówki w stylu francuskim i w ogóle film o modzie francuskiej, o stylu francuskim i też myślałam właśnie o stylu angielskim, co też kiedyś mówiłam, też piszcie, czy chcielibyście takie stylówki i w ogóle film o stylu angielskim i stylizację na to. Moi drodzy, do zobaczenia już w następnym filmiku w holu lumpeksowym i w stylówkach z rajstopami. Cześć! Pozdrawiam Wojka.